którego częścią stanowi zakrystia akustyczna i skarbiec, ekspozycja tam. Więc parafia, która jest zarządza dziś tymże muzeum, ma w depozycie i ma obowiązek przechowywać i udostępnić. I ufam, że to jest dobre miejsce, gdyż tylu turystów odwiedza skarbiec i zakrystię akustyczną i dobrze będzie, jeśli w jednym z gablot będą mogli zobaczyć nie tylko znaleziska, ale krótką informację o kościele powizytkowskim, kawałek historii Lublina i w kontekście tej historii będą konkretne przedmioty, które zostaną pokazane. Ufam, że to dla wszystkich zwiedzających będzie przyczynić się do poznania cząstki historii naszego miasta.